Polsce, najpierw pod Grzegorzem Kubiakiem, Grand Prix Gałkowa, pod Jarosławem Skrzyczyńskim, Grand Prix Leszna, jeździł też na niej skutecznie Sławomir Andruchów, a sama Angela de la Cruz jest córką Ogiera numero uno. Wedle Lasa, którą teraz oglądamy, dwa tygodnie temu podczas silnie obsadzonego sportowego czempionatu Polski Młodych Koni zajęła trzecie miejsce. A by zająć trzecie miejsce, tam trzeba było się wykazać nie tylko dokładnością, ale z dużą zwinnością, szybkością w rozgrywce, bo w rozgrywce startowało aż 9 sześciolatków. Ale mówię, że zrobiłam na dość mamie i zaczęłam pracować na siłowni. No straszne, po prostu mama mnie zostawiła na trybunek i miała co zrobić, a nawet nie. Ja z mamą się cały czas kłócę. A jak się wyprowadziłam z Warszawy, to gniezna, to się nie kłócę w końcu. Nie wolno? Nie wolno, mamy trzeba kochać. Nie trzeba kochać całym sercem. Ale jak patrzę, że moja mama dla mnie zrobiła, to... Dokładnie, ale to później. No, to później. Ale jak się wyprowadziłam, to dopiero mamy lepszy kontakt. Spokojnie, spokojnie. O!